Witamy, jest wrzesień i jesteśmy po raz kolejny w gospodarstwie Agronom Berys. Cóż, odmiana portola, przy której stoimy, to już jest trzeci miesiąc zbiorów. Który tydzień? To już jest 11 tydzień zbioru. No, a myślę, że widać i po owocach, i po krzewie, że te rośliny naprawdę są w dość dobrej kondycji. Szczególnie po tym, z czym mieliśmy do czynienia w tym sezonie. Upalne lato, później z kolei pogoda dość deszczowa, co miało na pewno wpływ na jakość owoców. Z czym mieliście największy problem, począwszy tutaj od początku sezonu? W sumie początek sezonu nam się zaczął całkiem dobrze, już minęliśmy te okresy chłodu. Największe problemy zaczęły nam się w lipcu, gdy przyszły wysokie temperatury. Tutaj w tunelach mieliśmy ponad 40 stopni przez 3 tygodnie. I największym problemem to w sumie był wciornastek, no i trochę przędziorek. No, tunele, no więc pewnie jest stosowana w tym momencie biologia, ale z tego co wiem, no, był tutaj stosowany floromite jako takie otwarcie tego sezonu, powiedzmy, przędziorkowego. I praktycznie wszędzie w Polsce była taka sytuacja, że te szkodniki budziły się dość późno. Chłodna wiosna powodowała to, że one z miejsc zimowania wychodziły dość późno i nawet gdzieś tam właśnie do połowy czerwca nie było go zbyt dużo, czy to wciornasków, czy przędziorków, nie było zbyt wiele na plantacjach, no, a potem właśnie te upały i te nagłe ocieplenie i wręcz susza panująca w uprawach gruntowych. Tutaj też w tunelach ta temperatura była dużo większa. No, spowodowało to, że tych szkodników nawarstwiło nam się w jednym miejscu komplet praktycznie. Tak, tak. W krótkim okresie czasu właśnie było duży problem ze szkodnikami w truskawce. Przędziorek to problem znany od lat, ale no, jesteśmy we wschodniej Polsce, no, tych jak chodzi o szkodniki jakieś takie, które nam nalatują, no, nie mamy tego zbyt wiele, bo uprawy są oddzielone, nie ma tutaj innych truskawek, no ale wciornastek, no, ten szkodnik wszędobylski pojawił się. Pojawił się nawet pomimo tego, że mamy siatki ochrony pozakładane na bramach, w tunelach i plantację chronioną dookoła, jednak pojawił nam się w tunelu i było w pewnym okresie dość duże zagrożenie z jego strony. No tak, no myślę, że te siatki to tak, no tutaj na pewno są, no to zresztą też widać, są saszetki rozłożone z pozostałościami jeszcze po naszych przyjacielach, po dobroczynku. Dlatego też floromite i dlatego też tak wcześnie zastosowany, żeby specjalnie przeczyścić tą plantację ze wszystkich form rozwojowych, ale no wiadomo, żaden preparat typowo chemiczny, żaden insektycyd nie jest w 100% skuteczny, gdzieś tam te pojedyncze osobniki zostały. Później ci nasi sprzymierzeńcy biologiczni tutaj przez cały sezon, widzieliśmy się tu miesiąc temu na spotkaniu i te liście starsze, których teraz już nie ma, były w nieco gorszej kondycji, ale na każdym gdzieś znajdowaliśmy tego jednego, dwa, trzy dobroczynki, także chyba sezon dla tych, że do naszych przyjaciół był dość udany. Był dość udany, chociaż ciężki, dlatego musieliśmy się wspomagać waszymi rozwiązaniami. Między innymi był to Floramite. Jest on selektywny dla dobroczynków i bardzo dobrze się sprawdza w regulacji populacji szkodnika, oprócz jeśli dobroczynków. No to cóż, jeden, góra dwa zabiegi w sezonie akarycydowe i ten temat mamy zamknięty. No to chyba z tymi szkodnikami jakiejś wielkiej tragedii nie było. No, wiemy, że odmiany powtarzające to jest całkiem inna specyfika uprawy niż to, co mamy w gruncie. Ten zbiór, tak jak było powiedziane, to już jest 11 tydzień. Nie to, co przy uprawie tych tradycyjnych truskawek wiosennych, że zbieramy 5-6 razy i zbieramy najładniejsze owoce. Tutaj ważne, żeby ten towar był od samego początku do samego końca wyrównany. Zawsze będą to owoce średniej wielkości, ale muszą być w tym opakowaniu, muszą wyglądać tak samo. Nawożenie, no tutaj no to jest oczywiście 100% fertygacja, z nawożeniem do listy też chyba rzadko wchodzicie. Staramy się unikać, ponieważ gdy robimy analizy liścia, to może nam zaburzyć w jakiś sposób te analizy i później do robienia pożywek. No też, no, każdy wjazd na taką plantację no to jest duże przedsięwzięcie, zawijanie, zwijanie bram. Też gdzieś ludzie często chodzą tutaj po tym obiekcie, to jest problem. Stosowaliście, no co prawda nie na tej plantacji, ale na innej odmianie kalibre, czyli produkt, który ma na celu właśnie zwiększenie masy owoców, zwiększenie wielkości poszczególnego jednego owocu. No chyba w takich warunkach stresowych właśnie tych upałów i późniejszych teraz chłodów jakoś to się sprawdziło, to rozwiązanie. Tak, tak. Sprawdziło się w odniesieniu do kontroli, którą zawsze zostawiamy przy stosowaniu jakichś nowych rozwiązań. Stwierdziliśmy, że jednak ta jakość owocu pod względem wielkości i trwałości była zdecydowanie lepsze od właśnie tego tunelu kontrolnego, gdzie nie był stosowany ten środek ochrony roślin. Czyli nie tylko wielkość, ale też trwałość i post-harvest po tej stymulacji, gdzie mamy lepiej wykształcony owoc, też wpływa jakoś na choroby później
przy obrocie handlowym. Tak, tak, zdecydowanie. A jeżeli chodzi o taką typową ochronę, mówimy o szalon plesie, antraknozę, te najważniejsze choroby, tutaj też raczej opieracie się na produktach, które nie dają pozostałości, produktach biologicznych. Tak, tak, gdyż jesteśmy zobligowani do tego, żeby utrzymać się w 5 substancjach aktywnych. Dlatego ochronę chemiczną stosujemy taką stricte głównie z wiosny. W okresie owocowania i zawiązywania owoców to już przechodzimy na rozwiązania biologiczne. No tak, no tutaj te zbiory co 2-3 dni. Co 2 dni. No także tych zbiorów na pewno było wiele, no jeżeli byśmy popatrzyli chociaż na dobór substancji, jakich mamy, no jest ich substancji skierowanych przeciwko szarej pleśni, no ich jest powiedzmy kilka. Z roku na rok ich ubywa, no jeżeli chcielibyśmy zachować ten reżim, raz ilości pozostałości, dwa rotacji pomiędzy poszczególnymi fungicydami, no to przy tak długim zbiorze tutaj chyba nie ma szans. Myślę, że w tej uprawie nieodzownym będzie stosowanie właśnie produktów takich, czy to o działaniu mechanicznym, bądź też o działaniu pobudzającym odporność, jak laminaryna, którą mamy w preparacie Vaxiplant. Od już ładnych kilku lat gości na plantacjach truskawek. Myślę, że w najbliższym czasie będziemy się mogli pokusić o rejestrację również w malinie. Ja sam gdzieś na takich poletkach testowych próbowałem właśnie laminarynę w Vaxiplancie w tunelu. No i po okresie, który mieliśmy ostatnio dość deszczowym, choć w tunelach nie pada, ale ta wilgotność utrzymuje się dość długo, w porównaniu do kontroli mogliśmy uzyskać owoce, które dość dobrze zachowują się w obrocie handlowym w porównaniu do tych, które nie były traktowane laminaryną. Było to oczywiście tylko na wdrożeniach, na testach, ale wydłużenie o 2-3 dni przydatności do transportu, do obrotu takich miękkich owoców, jakim jest malina, myślę, że jest dobrym prognostykiem na przyszłość. Też pamiętajmy, że wchodząc w jakiekolwiek rozwiązania, które mają ten mechanizm działania nie stricte chemiczny, muszą one być zrobione możliwie wcześnie. Już od samego początku, kiedy dopiero rozwijają nam się kwiatostany, kiedy mamy do czynienia z pierwszymi owocami, to właśnie moment kwitnienia, a nawet moment tuż przed jest tym okresem, kiedy dochodzi nam do infekcji, a przy tego typu rozwiązaniach zabiegi muszą być typowo jeszcze bardziej wyprzedzone, tak żeby ta naturalna odporność roślin została podniesiona. No tu jesteśmy akurat w tunelu, to jest odmiana powtarzająca, jeszcze kilka tygodni tych krzewów tutaj nie będzie, ale są różne technologie uprawy, są miejsca, gdzie w tym momencie właśnie dochodzi do nasadzeń i nie mówię o uprawie w gruncie, ale na przykład o odmianach, które są uprawiane w podłożu, ale są to te tradycyjne wiosenne odmiany typu Elsanta, które mają w tym momencie na celu zbudowanie korony, zbudowanie potencjału, żeby w przyszłym roku na wiosnę wystartować. To, co o czym moglibyśmy pomyśleć, to stosowanie produktów, które pomogą w rozbudowaniu systemu korzeniowego. No, tutaj ta objętość w podłożach nie jest zbyt wielka, ale im lepiej ten system korzeniowy się w tym momencie rozrośnie, tym lepsza będzie i większa będzie cała korona truskawki. Też łatwiejsze będzie później jej przezimowanie. Także taka aplikacja, jak to się mówi, dożylna, czyli przez fertygację wraz z pożywką, która i tak idzie nam cały czas, produktu, jakim jest Goteo, to na pewno będzie dobre rozwiązanie. Szczególnie, że dzisiaj mieliśmy tutaj przymrozek. W tunelu było cieplej, ale na zewnątrz? Na zewnątrz mieliśmy przy gruncie nawet -2 stopnie. Natomiast w tunelu tutaj było 5 na plusie. No, było 5 na plusie, a jest w tym momencie godzina 10, słońce nam już przygrzewa. Zaraz się zrobi 20 kilka stopni, jak nie więcej. Także te stresy, te wahania na pewno nie są sprzyjające. Jabłka się może i pięknie wybarwiają, ale truskawki to nie jest ten moment. One w tym momencie mają mieć komfort. Dlatego Goteo raz, może później drugi raz, a jako taki początek przyszłego sezonu znowuż ten BM Star dla pobudzenia rośliny po zimie, ale myślę, że o tym będziemy mówili na wiosnę i spotkamy się na pewno jeszcze nie raz i pewnie też tutaj po kolejnych wiosennych nasadzeniach truskawek powtarzających pomyślimy o czymś takim.